Myślę, że z naszej strony mecz nie zagraliśmy źle, czyli trzymaliśmy się przy piłki. Wiedzieliśmy, jak Piast gra. Spróbowałem na kontrę, długie piłkę. Do przodu mają bardzo dobrze zawodnicy, którzy umieją odegrać z głową, przyjąć piłkę i tak dalej. I to czuliśmy pierwszych 10-15 minut. Były groźnie, ale później uspokoiliśmy trochę grę. Wydaje mi się, że mieliśmy kilka dobrych sytuacji, fajnych akcji, które niestety nie skończyliśmy z bramką. No ale co powiedziesz, możemy się cieszyć z tego, że znowu mecz, jak się mówi, na zero, czyli zero z tyłu. I nic, no, idziemy dalej, następny mecz i po 3 punkty. No dobra, no Piast dużo, czyli mam dużo, jak się powiedzieć, wielkich zawodników i po prostu były tam w środku nawet dziesiątce, dobrze się bronili, no. My spróbowaliśmy i nawet w tej przewagi jednego zawodnika mieliśmy 2-3 dobre sytuacje, gdzie mogliśmy strzelić, ale co powiedzieć, no Piast dobrze się bronił z dziesięciami. Czasami jest tak, nie, że po prostu nie uda ci się strzelić, ale nie ma co. No. Idziemy dalej, to co powiedziałem, i patrzymy już na następny mecz. Szkoda, no. Czyli Marko jest napastnik, który zawsze chce skończyć to, no, ale kiedyś byś było dobro też, żeby odpuścił. No. Także ja krzyczałem Steve'u, ale niestety chyba za cicho i dotknął tam z piętą, ale tak, no. Byłem sam, tą piłkę na razie mogłem tylko do bramki strzelić, ale nie ma co. No. Marko wiadomo, że ma duży bramek, bo chce skończyć ostatnią tą akcję, ale co z tego?